Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, Bretnik karłowaty, Trichogaster lalus. To jest jedna z najbardziej eleganckich rybek z rodziny góranowatych. Z niewielkimi rozmiarami i spokojną podstawą, co sprawia, że jest niezwykle popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Bretniki karłowate pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Pakistanu, Indii i Bangladeszu. Zamieszkują wolno płynące rzeki strumienia, mokradła, pola ryżowe, kanały irygacyjne i zarośnięte jezioro z gęstą roślinnością. Po raz pierwszy gatunek opisał Francis Hamilton w 1833 roku. Bretniki karłowate, jak i wszystkie góramiowate, wyposażone w pomocniczy narząd oddechowy labirynt, umożliwiający oddychanie powietrzem atmosferycznym. Bretniki karłowate należą do rodziny góramiowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być od 50 litrów, a w przypadku kilku par od 80 litrów. Samce rosną do 7-8 cm, a samiczki do 5-6 cm. Płodność osiągają w wieku od 6 do 7 miesięcy, żyją od 3 do 4 lat. Bretniki karłowate mają wysokie, boczne, spłaszczone ciało z wielkimi pletwami grzbietowymi i odbytowymi. A pletwy brzuszne przekształcone wąsiki czuciowe, którymi rybki badają otoczenie. Pletwy grzbietowa i odbytowa i ogonowa obrzeżone na żółto-czerwono. Kolor ciała zmienia się w kierunku od głowy do ogona, od żółto-złotystego do czerwonego, z licznymi cienkimi pionowymi, naprzemiennie białymi, zieloną, niebieskimi, pomarańczowymi i czerwonymi pręgami. Rozróżnienie płci jest bardzo łatwe. Samce są większe, bardziej wybarwione. Pletwa grzbietowa, odbytowa znacznie bardziej szpiciaste. Samiczki są mniejsze, kolor ciała waha się od olimpkowego do szarego. Wyhodowano dużo odmian kolorowych, takich jak miodowy, niebieski, neonowy, czerwono-rubinowy, red clay, koral, picok i tak dalej. Bretniki karłowate preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami. Bardzo ważne jest utrzymanie temperatury nie niżej niż 25-27 stopni. Przy niskich wartościach bretniki podatne na różne choroby, a długość życia odpowiednio się skróci. Optymalne parametry wody. Temperatura 25-28, pH od 6 do 7,5, GH od 4 do 15. W akwarium powinna być filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. W naturalnym środowisku bretniki karłowate odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą, drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata pokarmu mięsnej gwarantującej dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Bretniki karłowate nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z innymi góramiowatymi, żyworodkami, kiriskami, skalarami, neonami, kardynałami itd. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie bretników karłowatych jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym akwarium.
Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Do akwarium wrzucamy drobnoliste rośliny pływające, które będą potrzebne samcu przy budowie gniazda oraz zapewnią samicę schronienie po tarle, gdy samiec zacznie odpędzać od gniazda. Poziom wody w tarlisku powinien mieć około 15 cm. Przed planowanym tarzanem rodziców obficie karmimy przez około 2 tygodnie żywymi lub mrożonymi pokarmami. Do zbiornika tarliskowego przenosimy samca, a jak zauważymy na powierzchni wody gniazdo śpianki, rzucamy samiczkę. Po zakończeniu budowy gniazda samec przestaje ścigać samiczkę, która przyjmuje dominującą rolę, manewrując pod samcem i dotykając go swoimi wąsikami czołowymi. Karło odbywa się pod gniazdą w pozycji pionowej. Samec obejmuje ciałem samiczkę, ustawiając się pod nią. Manewrując kotwami piersiowymi, obraca się wraz z samiczką, tak, że samiczka leży do góry brzuchem pod gniazdą, jednocześnie wyciskając ikrę, która unosi się w kierunku gniazda. Odpadające jajeczka samec skrupularnie zbiera w piszczek i przenosi do gniazda. Cały proces powtarza się kilkakrotnie. Podczas tarla samica składa około 800 jaj. Po tarle samiczkę przenosimy do innego zbiornika. Samca natomiast zostawiamy w tarlisku do wylęgu, który następuje po około 36 godzinach. Jak na rybek zacznie pływać, samca również przenosimy do innego zbiorniska, a do tarliska na rybkę wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki na rybku, tym samym czyszczą wodę. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Po 6-7 dniach można już przechodzić na Artemię. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty z sprzątaniem, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.